A dzień dobry. Cześć, jestem Kasia Marczewska. A ja Maciej Marczewski. I jesteśmy małżeństwem pozytywnie zakręconym na punkcie zwiedzania i odkrywania Polski. A to jest 20 odcinek podcastu Ruszaj w Drogę, w którym porozmawiamy o tym, czego turyści jeszcze nie wiedzą o pomorskim powiślu i jak odkrywać miejsca, których nie widać na pierwszy rzut oka. Jeśli szukasz sprawdzonych pomysłów na wycieczki po Polsce. I jeśli chcesz posłuchać o ciekawych pomysłach na życie i poznać ludzi z pasją. Jeśli chcesz dowiedzieć się, jak podróżować we dwójkę i wciąż tworzyć szczęśliwy związek, to ten podcast jest dla Ciebie. Rok 2022, to jest dla nas rok Powiśla. Zaczynaliśmy z takiego etapu, w którym o Powiślu za wiele nie wiedzieliśmy. Zresztą Powiśla jest chyba najmniej znanym regionem turystycznym województwa pomorskiego. No i my nie będziemy ukrywać, że byliśmy jakimiś omnibusami jeszcze pół roku wcześniej i wiedzieliśmy wszystko o Powiślu, bo to Powiśle z każdego tygodnia na tydzień, z każdą wizytą na pomorskim Powiślu my odkrywaliśmy i odszyfrowaliśmy próbowaliśmy połączyć kropki próbowaliśmy złapać ten kontekst i jakoś tak fajnie to wszystko ubrać żeby powstał z tego jeden fajny spójny turystyczny przewodnik i turystyczna oferta do której zachęcamy turystów żeby planowali sobie z tymi planami wycieczek które ułożyliśmy na tej części powiśla która leży pomiędzy Wisłą a drogą 55 która łączy trzy miasta Malbork, Sztum i Kwidzyn żeby na tym terenie, między Wisłą a tą drogą, turyści. Wiedzieli, co warto tam zobaczyć, jak pojechać i jak zaplanować sobie udane wakacje na Powiślu. No my się tego Powiśla też musieliśmy poniekąd uczyć i faktycznie sporo, sporo się o tym Powiślu dowiedzieliśmy. Zresztą zapraszamy cię do wysłuchania poprzedniego odcinka podcastu, w którym właśnie o Powiślu opowiadaliśmy. 19 odcinek podcastu Ruszaj w drogę. Dokładnie tak, jeśli jeszcze nie słuchałaś, nie słuchałeś, to właśnie w tym odcinku podcastu rozmawiamy typowo o Powiślu, o tych wszystkich miejscach, fajnych atrakcjach, które odkryliśmy i które opisaliśmy w przewodniku Ruszaj w drogę na Powiśle, zwiedzaj Malbork, sztum kwidzyn. I okazuje się, że Powiśle jest jak szrek. Ma warstwy. Ma warstwy, <laughs> jak cebula. I te w... z każdą taką kolejną warstwą, z każdym tygodniem, w której spędziliśmy w Powiślu, to coraz więcej tych ciekawostek odkrywaliśmy. I niektóre te ciekawostki są jeszcze na tyle ukryte, no że wiedzą o nich jedynie historycy albo tacy pasjonaci, którzy uwielbiają się przedzierać przez chaszcze, przez jakieś busze, wspinać się na jakieś szczyty. Szczyty. Szczyt, szczyty, jak na nie, wzniesienia, jak, jak to na powiślu, kilkudziesięciometrowe. No i odkrywając tą część historii, która jest niewidoczna dla takiego typowego turysty. No właśnie, bo ja też kiedy napisaliśmy przewodnie, kiedy już się okazało, miałam wrażenie, że my o powiślu wiemy już naprawdę całkiem sporo. Do momentu, kiedy nie zaczęliśmy dokładnie oglądać filmów, które znaleźliśmy na YouTube. Kanał nazywa się Penetrację po Powiślu i prowadzi go Piotr Podlewski. Piotr Podlewski, którego zaprosiliśmy właśnie dzisiaj do naszego podcastu. Chcieliśmy, żeby opowiedział o tym, jak wyszukuje te miejsca. Co ciekawego na tym Powiślu znalazł? No a okazuje się, że ten dorobek Piotra jest naprawdę całkiem, całkiem spory. Piotr Podlewski mieszka w Sztumie, jest historykiem. Piotr jest też nauczycielem historii oraz uwaga, gry na gitarze. Ale przede wszystkim jest regionalistą i pasjonatem Powiśla. Piotr jest także autorem książki Penetracje wokół Sztumu, gdzie opisuje właśnie te miejsca, do których my. No, nawet jeżeli gdzieś dotarliśmy, czy o nich słyszeliśmy, to tak naprawdę nawet nie spodziewaliśmy się, że kryje się w nich taka historia. A do, w ślad za książką Piotr zaczął nagrywać też odcinki filmów, które obejrzysz na YouTubie, właśnie penetrację po powiślu. Piotr przyjechał do naszego studia na Zielonym Zgórzu i zapytaliśmy go, jak podróżując po powiślu można odnaleźć to, co niewidoczne na pierwszy rzut oka. Dlaczego powiśle. No wbrew stereotypom, to niezwykły region Pogranicza z ciekawą historią oraz czego jeszcze brakuje, aby Powiśle stało się krainą pierwszego wyboru na wymarzone wakacje. W trakcie naszej rozmowy nie unikaliśmy też trudnych tematów. Rozmawialiśmy o tym, co działo się w 1945 roku. O czasie, kiedy dawni mieszkańcy Powiśla stąd wyjechali, a na ich miejsce przyjechali nowi osadnicy. To dlatego, między innymi, dzisiaj mam, nie mamy ciągłości kulturowej. To znaczy, że na powiesiu tak trudno odnaleźć ślady, czy haftu, czy jakiś elementów wzornictwa. Nie ma hymnu, flagi, takich wszystkich emblematów, które są charakterystyczne dla innych regionów. Sam widzisz, że spektrum tematów, jakie poruszyliśmy, sprawia, że ta rozmowa zapowiada się naprawdę ciekawie. Cześć, Piotrze. Cześć. Chciałabym dzisiaj porozmawiać z tobą o Powiślu. Jesteś z Powiśla, tak. działasz na Powiślu, a ja mam takie przewrotne pytanie do ciebie turystyczne. Przyjeżdża Słucham. turysta, przyjeżdża turysta na Powiśle, rozgląda się, widzi piękną dolinę Wisły, widzi pola rozległe, takie aż ciągnące się po horyzont. No zwiedził już Krzyżackie Zamki, był w Malborku, Sztumie, w Kwidzenie, no i jedzie sobie przez to Powiśle. Co on tam widzi? No zastanawia się, co to takiego ciekawego na tym Powiślu może zobaczyć. Na pierwszy rzut oka wydawałoby się, że to jest taka no, mało turystyczna kraina, a ty i twoja działalność i to, co robisz udowadnia, że jest wręcz przeciwnie. Powiśle, czyli e, mój rejon, e, cały czas mnie zaskakuje, jeżeli chodzi o zabytki i historię i też e, etnografię tego miejsca. Ponieważ przez długi, długi czas to było takie troszkę miejsce niczyje, że tak powiem, ponieważ powieśle jest ciśnięte pomiędzy tutaj ziemię Hełmińską od południa. Gdańską mamy Zawisłą, czyli takie silne miejsce turystyczne, w ogóle też naukowe. Z kolei Mazury i Wary mają swój Olsztyn, czyli też UWM Uniwerek. A z kolei to Powieśle jest y, tak badawczo bardzo mocno omijane. Wiadomo, mamy zamki, tak? Tutaj to jest, są te specjalne centra muzealne, też naukowe, ale to, co jest dalej w głębi, wchodząc w lasy, wędrując po wsiach, jest praktycznie mało opisywane. Czyli to jest taki temat idealny dla ciebie, bo tych, z tego co wiem, lubisz bardzo penetrować, chodzić, <noise> poznawać, szukać. Tak jest. Chociaż oczywiście trzeba powiedzieć, że, że przez ostatnie lata mnożą się publikacje na temat Powieśla. Mm. Jest ich coraz więcej, są bardzo rzetelne, ale oczywiście jeszcze jest sporo miejsc, które nie zostały opisane ewentualnie no już czas i historia o nich pomniały. I to właśnie jest w tym wszystkim moja rola, żeby to miejsca, to miejsca znaleźć na nowo i jak gdyby je do życia przywrócić. Czyli ty chodzisz, poznajesz, szukasz, tak. potem to opisujesz. Tak. Napisałeś artykułów kilka o i one przekształciły się w książkę. Książka nazywa się Penetracja wokół sztumu. Tak jest. Opowiedz coś więcej o tym projekcie. Zaczęło się od tego, że tak naprawdę książka powstała, pojawiła się rok temu, jesienią. I to nie było tak, że usiadłem przy biurku i pisałem książkę, ponieważ nie było to taki cel na samym początku. Zaczęło się od tego, że mniej więcej w roku 2016 z moją żoną Martą, które teraz ją pozdrawiam serdecznie, tak gdzieś tam Weekendowo sobie jeździliśmy po okolicy. Wiadomo, jestem historykiem, więc zawsze jakiś ten cel wycieczki był troszkę przez moją osobę narzucony. Mm -hmm. <laughs> Czyli z wycieczka z tezą. Tak, zawsze myślałem, choć pojedziemy w to miejsce, bo tam jest z górze, a właśnie miałem materiały czy mapy mm. międzywojenne, że tam gdzieś były zabudowy, choć zobaczymy, co coś zostało jeszcze. No właśnie, i co, co to były za miejsca? Gdzie, gdzie, gdzie tą żonę swoją woziłeś, gdzie ją o zabierałeś? Jene. To były miejsca, gdzieś trzeba było się przez bagna przedzierać jakieś <grym> różne krzewy. Co na to małżonka? No, Przyzwyczaiła się? I tak, i tak, i nie, aczkolwiek też jej kobieca intuicja była w tym wszystkim też często potrzebna, gdyż jako historyk, wiadomo tak, często myślałem stricte naukowo, a to z kolei czasami taki przebłysk tej właśnie słynnej intuicji damskiej się bardzo mocno przydawał. No ale ogólnie, ogólnie jest tak, że to od tego się zaczęło. I mając Facebooka, jakieś tam sporo grono znajomych, zacząłem te miejsca opisywać. Czyli zrobiliśmy kilka zdjęć, z tego jakieś tam wzgórze czy budynek, za chwilę powiem więcej na ten temat, co dało się ustalić, a z kolei później zrobiłem opis na parę kapitów. Okazało się po czasie, że te artykuły mają swoich czytelników. Tak, są komentowane, tak, są tak powielane na inne strony. Czyli kto, kto czekał na to? Kto, kto jest no odbiorcą właśnie, właśnie? No właśnie, to, to, jest, to jest to, że czasami trzeba być taki trochę historycznym Robin Hoodem, <laughs> czyli po prostu <laughs> też dawać tym, którzy potrzebują, a niekoniecznie interesują ich na przykład takie stricte naukowe pozycje. Czyli pewnie to byli mieszkańcy Powiśla. Powiśla, tak, okolic Sztumu. Znajomi, nieznajomi, do tej pory są gdyby, komentarze, czytają ludzie chętnie te artykuły, czy posty na stronie. I przez kolejne właściwie 5 lat nazbierało się chyba około 80 opisów różnych miejsc. Ale to było na Facebooku głównie tak, publikowane? Tak, jest cały czas na stronie y, Penetracja Wokół Sztumu. To jest ciągle widoczne, czytelne, są foldery, zdjęcia. Tak serdecznie zapraszam. I też również y, na bazie tych opisów pisałem artykuły, m.in. tutaj zamówił mnie artykuły. Dziennik Bałtycki, Kwartalnik Prowincja, też Kwidzyn między innymi tutaj mnie zapraszał do udziału w swoich publikacjach, więc jak gdyby to wszystko miało coraz razy w szersze plno odbiorców, ale cały czas jak gdyby jeździłem po tych miejscach, które udało mi się znaleźć w tak dawnej literaturze bądź w mapach, w zdjęciach, żeby po prostu to zweryfikować i opisać. Czy zdarzały się takie miejsca, do których Ty pierwszy dotarłeś na bazie właśnie tych dokumentów i dopiero Ty pojechałeś? To miejsce, zobaczyłeś, powiedziałeś: Słuchajcie, to jest to to jest to jest miejsce mhm. i pokazałeś to na Facebooku. Czy były takie miejsca? Tak, tak, tutaj się pochwalę, jest parę sukcesów. Oczywiście to były miejsca, no, które kiedyś pełniły pewne funkcje. A co to były za miejsca? To na, nam. na przykład udało się odnaleźć, znaczy odnaleźć, no, namierzyć grodzisko, a właściwie strażnicę pruską. Została zniszczona podczas podboju tej pomyzanej przez zakon krzyżacki. To są wstępne ustalenia. Od czego to się zaczęło? Na samym początku czytałem artykuł o osadnictwie właśnie wzdłuż Doliny Wisły właśnie profesorów Hartka i Dłokęcki i tam zostały właśnie opisane poszczególne punkty, które zajmowali krzyżacy. Czyli grodziska głównie. Te znane, ale też te opisane, które wiadomo, że były, ale nie istnieją. Znaczy, nie, nie są po prostu tak y, dzisiaj znane miejsca. No i to właśnie padła opcja, że tulice były te zajęte. Jest taka miejscowość, mm -hmm. powiecie szczumskim. Więc no to jest, zaraz zaczęła się akcja z lidarem. Wiadomo tak, czym jest lidar. Czyli możemy, możemy mając, mając tak geoportal, mamy mapę, jak mapy Google, mm -hmm. A tak, Czyli mamy sobie z góry satelitą miejscowości. Lider umożliwia to, że można zdjąć wszystko. Budynki, drzewa, zalesienie, rzeki. Czyli zostaje ukształtowanie terenu. Tak, to wygląda. To są, to, to są takie zdjęcia, które wyglądają, jakby ktoś Marca fotografował. Mars, dokładnie. To poświecił, chciał powiedzieć, Księżyc, ale to jest też dobry przykład. Okay. Tak, zostaje wszystko tak, zdjęte i po prostu widać wszystkie właśnie zagubienia terenowe. Czyli to są te, to są te zdjęcia, które widać też na Twoich filmach. Tak jest. Które można obejrzeć na YouTubie tak. i powiedzmy, to jest kanał. Pene... Penetrację po Powiślu. Penetrację po Powiślu, tak. I o tym sobie jeszcze dzisiaj powiemy w podcaście. Mhm. Na tym portalu rozumiem, że widać ukształtowanie terenu, czyli po tym możesz poznać, że tam na przykład mogło tak. być, było grodzisko. Grodzisko bądź mhm. zabudowania. I teraz temat skończę, ponieważ właśnie geoportal, każdy może sobie to odpalić, tak. Jest aplikacja do odpalenia, jest, jest na stronie internetowej, są opcje, że można te poszczególne warstwy ściągać. Każdy to jest... Za darmo właściwie tu można się bawić tym sobie swoją okolicę najbliższą. I teraz jak to się nazywa? Geoportal. Okej. Okay. Bądź też jeszcze jest możliwość właśnie korzystania z lidaru na stronie NIDU, czyli Narodowy Instytut Dziedzictwa. Okay. Tam też jest opcja właśnie warstwy archeologiczne do zdjęcia i można oglądać teren. I właśnie w Tulicach okaza okazało się, że na wzgórzu, takim długim wzgórzu, który się ciągnie przez kilometr, bardzo wąskie jest, widać zamknięcia tego wzgórza na jego części już wschodniej, pałami dwoma Mm -hmm. I tam pojechaliśmy się z kolegą archeologiem. Okazało się, że w środku jest pełno ceramiki. Po prostu wychodzi ceramika z każdego wykrotu po drzewach, tak, czy szansa, gdzieś żeby... kopał pan Borsuk. Okazuje się, że jest ceramika, i temat zgłosiłem do województwa, tak. Przyjechali właśnie urzędnicy, też archeolodzy. I temat stwierdzili, że to jest po prostu jest punkt osadniczy, rodzisko strażnica. I z tego, co wiem, jestem w kontakcie. Możliwe, że już nie wiem, czy w tym, ale w przyszłym. Może będą właśnie podjęte prace archeologiczne. Świetnie. To jest super w ogóle, że takie rzeczy cały czas wychodzą na światło dzienne. Tak. I mimo, że wydaje się, że to jest jakaś zaprzeszła historia, to tak naprawdę będzie mm. się cały czas jeszcze możemy to odkrywać. I też może od razu pozbądźmy się takiego stereotypu, że, że powiśle to jest taki region, że na zasadzie co tam było, co tam, mhm. że, że, że tam, czy tam ktoś mieszkał i tak dalej. Owszem, mieszkał, bo powiśle było pograniczym. Można powiedzieć, że to tak. było pogranicze, więc, więc tam mamy i Prusów, tam mamy Słowian, tak później jest. mamy tam Krzyżaków, którzy budowali swoje grody, strażnice. W konsekwencji powstawały tam zamki, i mhm. powiśle to był naprawdę bardzo ciekawy, zamieszkały wcześniej teren. Duża mieszanka ogólnie. Wiadomo, to jest też tak, że no, nie odstajemy by, by, Mocno, jeżeli chodzi o historię Polski Północnej, tak? wszystkie poszczególne tak wojny czy osadnictwa, to jest bardzo spójne. Jednak tutaj rzeczywiście, jak zauważyłaś, po Wiśle miało też na samym początku się mieszał etos pruski i słowiański. Mm -hmm. Na przykład Mazury tam byli tak Prusowie, siedzieli już także ta, na armii. To, to z kolei przez długi czas te poszczególne grody nadwiślańskie były słowiańskie. Mamy tutaj również czasy jeszcze. Piastów mamy też tutaj fortyfikacje, które powstały podczas panowania Kazimierza Odnowiciela, który mhm. przyjmuje Pomorze i zakłada się, że potężne grodzisko na Węgrach, mhm. jest taka wieś Węgry między Malborkiem a Sztumem, to jest największe grodzisko na Pomorzu, dawna kasztelania właśnie powstała z jego rozkazu. Potem przychodzi etos pruski i to, ten, ten gród niszczy, On już nie zostaje odbudowany, ale to jest potęga, tam warto podjechać. W ogóle to jest cała wieś Węgry, jest też cała naszpikowana historią. To jest też temat chujany. Aż się prosi o szlak Grodzisk tutaj tak nad jest. Wisłą. Tak jest. Myślisz, że to jest jakiś, jakaś opcja, jakiś pomysł, który ma szansę w przyszłości na realizację? Zawsze ma. W jednym właśnie z odcinków majowym właśnie na naszym kanale była próba właśnie zwiedzania Trzech Grodzisk na zasadzie małego rajdu. I tam właśnie sugeruje mieszkańcom, turystom, tak, że po prostu wziąć plecak, dobre buty, wygodne i przejście właśnie tą, tą krawędzią do Innej Wisły. Kwidzyn, zaczynając od właśnie Kwizyna, przechodząc sobie przez Baldram, pod Zamcze, Biały Dwór, dochodząc do Białej Góry, tak, dawny Zantry, chociaż nie wiadomo gdzie on wygląda, jest, tak, dalej Żydzia Góra, później jeszcze mamy właśnie Węgry, dochodzimy do Naborka, jest piękny, piękny szlak, trochę wymagający, ale myślę, że można połączyć siły powiatowe i w mhm. przyszłości zrobić coś ciekawego. Czyli chronologia jest taka, że. Ty jako historyk z racji zainteresowań, gdzieś coś przeczytasz, dotrzesz do jakichś dokumentów, dotrzesz do jakiejś informacji, jedziesz w teren, korzystasz z go portalu, ustalasz, to tu robisz zdjęcia, nagrywasz film, rzucasz to na YouTube. Już jest to pierwszy etap, gdzie już turyści mogą się tym zainteresować i też dotrzeć w to miejsce. Zakładam, że skoro ty dotarłeś tam, mogłeś tam wejść, to jest, jest to możliwe, żeby tam wejść, tak? Na te, na tak te grodziska. To są z reguły miejsca leśne bądź na Polach, czy jakieś miejsca w ogóle yy, na wsiach, tak. Czyli co? Czyli kolejny krok to właściwie brakuje tablic informacji. No, to właśnie jest czasami problem, ponieważ wiadomo, tak piszę artykuł, tak czy robię film na temat danego miejsca, ale często jest tak, że jest to albo teren prywatny, bądź ma ciekawą historię, mm -hmm. ale jego, już, no, jego jakość tego obiektu, tak jakiś dworek, tak, czy miejsc, jakiś budynek, jest w takim stanie już, że nawet tam czasami strach kogoś tak. mm -hmm. czy Po prostu nie jest już atrakcyjny. Ale sama historia, tak, jego czasu świetności jest fenomenalna. Są, są miejsca, gdzie rzeczywiście można zrobić szlak turystyczny bądź coś dla edukacji, tak, edukacyjną ścieżkę. Na przykład mamy, mamy też na powieściu zespół fortyfikacji polowych ziemnych z czasów wojen ze Szwecją. Dokładnie wojny o ujście Wisły. Mhm. Mamy dziewięć szańców szwedzkich. Czyli to jest XVII wiek? Tak, XVII wiek. Mhm. Mamy zespół szańców szwedzkich które powstały na rozkaz króla Gustawa Adolfa właśnie między latami 1626-29. Czyli znowu kolejny temat na turystyczny szlak. Tak jest. I one są jest z nich jest zabytków, ale one są w, bardzo blisko siebie. miejscowości Benowo. Obok jest droga dojazdowa, jest leśniczówka, jest spory parking. To po prostu aż się prosisz, po prostu zrobić tam szlak, ponieważ można sobie wyjść tak rodzinką z pieskiem i przejść się po kilku punktach. Niekoniecznie po wszystkich, tak? Mm -hmm. Bo niektóre są gdzieś no, w stanie niezbyt już atrakcyjnym, chociaż niewiele, ponieważ większość dzięki roślinności leśnej utrzymuje się swoje formy. Są to obiekty mniej więcej 10-15 metrowe na 9. Czy to jest zachowane? Czy to tak. jakby ta materia, ta substancja tak cały jest. czas tam są jest? Prostokątne... Ona jest widoczna, czytelna? Tak. Są prostokątne wały, jest przekopana fosa. Wszystko widać. To jest prośnięte, poroś ale większość Szańców naprawdę schowała się kapitalnie. Obok jest parking droga dojazdowa, aż się prosi o miejsce turystyczne o szlak. Miałeś wcześniej, że w ramach odkrywania właśnie tych terenów, tych atrakcji, tych, tych, tych śladów historii całeś artykuły różne i zakładam, że to był taki punkt wyjścia, tak, do twojej książki. Jak, no to, właśnie, jak to w ogóle ta historia z tą książką, tematu, jak się pojawia? Artykuły tak powstawały najpierw na Facebooku, tak mm. również Dzień Bałtycki, kwartalnik Prowincja. Szczególnie tam właśnie robiłem kompilację już moich tekstów. I później do tej pan Leszek Sarnowski, aktualny starosta naszego powiatu szczurskiego, który jest tutaj właśnie głównodowodzącym kwartalnikiem Prowincja. Puścił temat Piotr, wydajemy tak. Już jest tyle materiału, że zrób z tego książkę. No to znowu się rzekło, tak, więc zaczęłam robić kompilację tych artykułów, żeby to skończyć, ładnie, sensownie ułożyć. I ile stron wyszło tej książki? Około 200. Elegancko. Są zdjęcia, tak, są zdjęcia, oczywiście są mapy, jest lidar, się, po prostu to było też ciekawe dla widza, żeby mógł też zobaczyć mm -hmm. pewne, pewne już, no, wizualizacje, tak. Bądź... I, teraz, I teraz wszyscy słuchacze, to gdzie ta książka, gdzie ją można dostać, no gdzie właśnie, ją można nie kupić? Nie można. <laughs> Okaza okazało się, że gdzieś tam ta moja działalność historyczna, medialna, od roku 2016 mniej więcej, spotkała się z, no, z sporym zainteresowaniem właśnie mieszkańców naszego regionu, że kiedy ukazała się książka, to pierwsze pół tysiąca sztuk właśnie poszło w dwa tygodnie. Mm -hmm. Moment, tak? Później właśnie był do kolejnych sztuk i też po prostu się rozeszły. Mm -hmm. I teraz. Czekamy, czekamy na kolejne wydarzenia. No wydanie, właśnie było był już trzecie wydanie. Teraz jeszcze wiemy, są jakieś egzemplarze w starostwie, ale to już takie bardziej już no, w ramach. Podlady, jak to się mówi. Dla, dla gości powiatu. Tak. Nie? Ale myśl, myślę, myślę, że temat będzie kontynuowany. Ja mam tylko sam domu dwa egzemplarze, jeszcze rodzinne. A widziałeś może później, jakby. Czy widziałeś efekt Twojej działalności? Tak, książka, Facebook, YouTube. Czy widziałeś ludzi, którzy właśnie docierają później w te miejsca, które ty im pokazujesz? Tak. Nawet, nawet gdzieś czasami dostaję informację, że byliśmy wycieczką rowerową, czy tam byłem z dziećmi, byłem z duchem. Albo pytania, gdzie to dokładnie jest, ponieważ byłem, szukałem, ale gdzieś tam były krzaki zarośnięte, nie mogłem tego głazu znaleźć. Są informacje, czy maile, czy telefony. Cały czas to się pyta, czy do mm. spółki, Są do sklepu, tak? Ludzie gdzieś tam mówią, panie Piotrze byłem, widziałem, zobaczyłem. Albo coś jeszcze mówią od siebie, że na przykład mm. mój dziadek mieszkał i pamięta jeszcze tego typu historie, i to cały, cały czas żyje. Czyli aż się prosi o kontynuację. Bo ta kontynuacja, rozumiem, nastąpiła w twoim przypadku w postaci filmów, tak? tak Czyli to tak. była taka chronologia, że były te artykuły, potem była książka. Tak, książka zamyka. Te... Pojawiły się kanał na. Tak, książka zamyka temat artykułów, ponieważ już gdybyś stwierdziłem, że 80 właśnie wypraw po powiecie sztuńskim to jest dużo i po prostu w pewnym momencie stwierdziłem, że już na siłę szukam pomysłów, tak? Mhm. Bo to było też tak, że te artykuły jeżdżąc, po prostu się otworzyło jakieś źródełko. Mm -hmm. Tematy spływały. Mm -hmm. Zdjęcia, artykuły, mapy, informacje i naturalnie to się skończyło. Tak? No, powstała książka, więc temat został zamknięty, pięknie podsumowany, z czego się cieszę bardzo mocno. I później, właśnie mój kolega Piotr Cielski, mój wspólnik, właściwie, jeżeli chodzi o kanał Penetracji po wiślu, rzucił temat, czy może na końcu to jeszcze była pandemia. Mm -hmm. Jakiś wykład. U niego w pracy, tak, On pracuje kwietnana biblioteka miejska. Był czas pracy online, tak, więc wszyscy przerzucili się na pracę zdalną. Nawet tak urzędy, tak chyba szkoły. Nawet, chyba nawet ty się przerzuciłeś na pracę zdalną, bo ty jesteś też nauczycielem tak historii, jest, tak powiedzmy to. kolejną Zdraćmy kolejną Tak, twoją Uczę, uczę i... historii. Kiedy w marcu roku 20, tak, no tak, mówię, tak, zaczęła tak, się, się pandemia. pandemia, trzeba było tak na samym początku kombinować, tak? Mhm. Jak uczyć dzieci online, bo nie było innych narzędzi. Dzisiaj mamy już tak Librusa, Mita, i tak dalej, tylko można podłączyć, ale z kolei te, te pierwsze tygodnie były straszne, ponieważ uczcie na razie, nie? Więc zacząłem y, nagrywać dla uczniów na kanale YouTube po prostu filmy, lekcje dla nich. I po prostu mm. potem, potem załączałem przez dziennik elektroniczny linki od tych lekcji. No i gdzieś tam z czasem okazało się, że te lekcje były na tyle otwarte, że po trzech miesiącach tam było 25 tysięcy wejść i tam pisają mi dzieci, gdzieś tam nie wiem, załóżmy z Kielc. Dziękuję za lekcje, dostałem piątkę, dzięki panu. A, a powiedz, ale to są lekcje, które dzisiaj jeszcze są dostępne cały nie, czas właśnie, na kanale właśnie YouTube? Właśnie coś, coś tam się stało, że, że cała ta seria została usunięta. Nie wiem czemu, nie wiem czemu. Może ja coś po prostu namieszczałem w ustawieniach, już okay. nie będę wnikał. No to szkoda. czy znaczy, nie szkoda, bo to były takie lekcje, <grym> ja wiadomo, tak, z domu była pandemia, też ustawiałem taką najniższą jakość, że można było robić ich dużo tak, i rzucać. Ale doświadczenie, rozumiem, to się przydało. Nie, gdy spodnie od było widać. <grym> ale, do, ale doświadczenie pracy tak. z kamerą się przydało, bo w ślad za tym powstały penetracje No właśnie, po to, to jest to, że to fajnie poszło. Także mówię, gdzieś tam to też nie tylko moje dzieciaki oglądały kolekcje, tak? Pisały notatki, czy tam musiały to samo się z tego rozliczać. Tylko też okazało się, że jak mówiłem, tak? Gdzieś tam były informacje z Polski, pisały dzieci, że oglądałam pana lekcje całą piątkę. Dziękuję bardzo. To było <grym> fajne. I właśnie potem Piotrek do mnie zadzwonił i mówi: tam wiesz, u mnie w pracy też pracujemy zdalnie, w bibliotece i też produkuje różne filmy mm -hmm. na Stronę, żeby coś tam się działo, wiadomo tak. była pandemia. Więc zaprosiłem na wykład. Mm -hmm. I właściwie ten wykład jest jeszcze cały czas dostępny na, w, w internecie na temat właśnie mało znanych historii naszych lasów. Mm -hmm. I ten wykład ruszył, i potem Piotr puścił hasło: Słuchaj, może pojedziemy w tren, nakręcimy jeszcze jeden odcinek. Mm -hmm. No i zaczęło się I tak się zaczęło... <laughs> zaczęło się właśnie cały ten, cały ten cykl. Okazało się, że ma to odbiór, może nie jakiś taki lawinowy, mhm. bo też piszemy o małym terytorium, że też kręcimy odcinki o terytorium dosyć zawężonym, tak, Powiśle, mhm. powieśla. Czyli to jest Sztum i okolice, tak, domyślam się? Sztum, Kwidzyn, Malbork, sztum Kwidzyn. okolice. Ten właśnie rejon. Czyli pokrywające się mniej więcej z treścią naszego przewodnika. Tak Ruszę jest. w drogę na powiśle, zwiedzaj Małgorzata Kwidzen, to tutaj nakładają tak. się te tematy. Także te, to nie jest zbyt, te, zbytnie, te filmy nie są aż takie komercyjne, ponieważ też staram się te tematy poruszać mało znane. Mhm. Wiadomo, że można było zrobić tak odcinek Malbork-Zamek, tak? Czy, nie wiem, Zamek widzę, tak? Czy Biała Góra Śluzy, tak? Czy Pałac oplewie. Ale zrobiliście o wieży ciśnień w, w Sztumie, sztumie tak. które mnie osobiście po prostu, jak ja to obejrzałam, to aż mi szczęka opada, bo to mały włos, nie napisałam w przewodniku dawna wieża ciśnień w Sztumie. Mhm. Pamiętam, wysłałam do ciebie tak. e, 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 jakby projekt tego przewodnika, a ty mówisz, ale słuchajcie, ta wieża nie jest dawna, ona do dzisiaj działa. Tak jest, już ma 111 lat pracy ciągłej ta wieża. Wieża. Także wiele wież ciśnień w miastach stoi, tak? Są jakieś tam relikty, ruiny, bądź jakieś tam są kawiarenki czy punkty widokowe montowane. Bardzo, bardzo fajnie. A z kolei nasza wieża sztumska cały czas tutaj na zasadzie naszym połączonych mm -hmm. utrzymuj, ja. utrzymuje poziom wody w sztumie i całej okolicy. To jest ewonement. Odcinki są świetne. Ja tutaj słuchaczu, słuchaczko nasza, gorąco polecam Ci kanał Penetrację po Powiślu. Ja przyznam się szczerze, że jak właśnie pracowaliśmy z Maciejem nad przewodnikiem ruszaj w drogę na Powiśle, to ja sobie obejrzałam kilka tych odcinków Twoich, Mimo. między innymi o kolei, między innymi zresztą o twierdzy Malborg ja tak. Co więcej, stąd wziął się pewien pomysł na wycieczkę w kontekście właśnie Twierdzy hmm. Malbork, bo szukaliśmy wtedy z Maciejem, zastanawialiśmy się właśnie, jak poprowadzić fajnie wycieczkę rowerową wokół Malborka. To jest druga wycieczka w naszym przewodniku i wtedy trafiłam na twój film właśnie, na, na ten film o Twierdzy Malbork i po prostu znowu oczy mi się szeroko otworzyły. Mówię, takie rzeczy wokół Malborka, po prostu mało znane. Osoby, które tam mieszkają, jeżdżą na rowerach, Aha. kojarzą te tematy, ale my patrząc na to z punktu widzenia turystycznego, mówimy, kurczę... Aż się prosi o szlak. Mówię, może nie wszystkie, może nie wszystkie 40 obiektów, ale chociaż jeden, dwa, trzy, cztery, żeby pokazać, zaznaczyć. Skąd taki pomysł? To jest, jak właśnie powiedziałaś, tak, to jest temat trochę poboczny, ponieważ w Malborku, wiadomo, tak, wszystko chłonie zamek, mm -hmm. jeżeli chodzi o, o turystykę. Tak, jest głównym takim tak, ściem, tak. magnesem, no to jest, który jest, przyciąga tak. turystów. I tym bardziej, że to jest budowla, no, fenomenalna, więc tu nie ma co się dziwić, tak, na skalę właściwie. Dawna gl siedziba zakonu krzyżackiego. Tak, to jest na skalę właśnie globalną, tak, zabytek. A z kolei, z kolei te wszystkie fortyfikacje wokół Malborka, no, stoją praktycznie, one powstały na przełomie XIX-XX wieku w większości, tak, jeszcze część powstała. powstała przed pierwszą wojną. Część jeszcze cały czas pełni funkcje wojskowe. To niech nie można wejść, ponieważ tak. bardziej bardziej przychodzę właśnie na stary targ. Jest teren wojskowy. Tak. Mm -hmm. Te poszczególne tutaj baterie czy schrony dalej są przez wojsko wykorzystywane. Część jest na terenach prywatnych, tak. Gdzieś by było. Można chodzić, z daleka jest. Właśnie zobaczyć. po prywatnych posesjach, w tam jakąś tam komórkę czy składzik w tym miejscu, część jest zalana. Ale ogólnie większość można odwiedzić. No, to jest temat no, duże pieniądze, jeżeli chodzi o taki szlak, żeby to wszystko odnowić. Chociaż te wszystkie betonowe, także betonowe konstrukcje, mają się nieźle. No właśnie, bo one są w całkiem niezłym stanie. Tak. My, my widzieliśmy niektóre z tych schronów, zresztą pokazujemy też je w przewodniku, i wydawałoby się, że no niektóre miasta czy regiony w Polsce to, to, to po prostu wręcz żyją Aha. tym, tak, że mają u siebie powiedzmy szlak fortyfikacji. No i z turystycznego punktu widzenia doskonale zdają sobie sprawę, że. Jest grono turystów, które poszukuje takich atrakcji tak. i właśnie za takimi atrakcjami ja po wiem, jeździ. wiem, że jeżdżą ludzie, z, mm -hmm. no hobbyści, tak, zaczynają tak. pod takich miejsca, takich punktach, tak? jednak rzeczywiście trzeba robić na własną rękę, ponieważ no, nie ma tam jak gdyby, ani jednego właśnie takiego bunkra, schronu, czy baterii, która by była rzeczywiście dla turystów Dostosowa... Bez... Dostosowana, nie? I bezpieczna. Nie? jest czysta, czysta wyczy... to właśnie ogarnięta, tak, tak. tak? Gdzieś tam nadmurowana tablica informacyjna. Właśnie ta tablica informacyjna, no. bo to też jest fajny pomysł y, na pokazanie fragmentów historii. Tak, tam jeszcze jest cały właściwie długi, długi rów przeciwczołgowy, tak się ciągnie. Okay. No jest, jest to temat z potencjałem, chociaż no, duże pieniądze, duży nakład i. Też warto, to, to mówię, to trochę nie jest mój rewir, tak? Mm -hmm. Bo to jest też już rewir malborski, tak. No to po prostu inny kartel, że tak powiem, history, history, historyczny. A <laughs> czy znaczy, nie, przyjaźnimy się tak na zajęcie się wspieramy, tylko ja wiem, że też w Malborku jest tak potężna grupa ludzi działających mm -hmm. właśnie też na stronie Malbork dawniej i dziś, tak. I z tego co wiem, też już rozkręcili woli, yy, puścili pierwszy odcinek. Tak, o, widzieliśmy Na swoim o... kanale. I też wiem, że mm -hmm. będzie też odcinek o twierdzy z tego, co pamiętam. To czekamy. Więc to jest warto, oni, oni myślę, że wiedzą więcej na ten temat. Mhm. niż ja. Śledzimy też tą grupę Malbork Wczoraj Aha. i Dziś, także rzeczywiście tam, prężnie, tam są prężnie, tak. ciekawe materiały, ciekawe artykuły i też, no, czekamy, czekamy. Jeżeli mówisz, że będzie o twierdzy, jest ja w Nie Widziałem planach. zajawkę, że tam byli w tym miejscu, więc okay. tam coś tam wymyślało. Dzieje się, ogólnie można powiedzieć, tak. dzieje się tutaj. Malbork, Kwidzyn, Sztum. Oprócz tych dwóch odcinków, o których mówiliśmy, o czym jeszcze opowiadałeś? Jak jeszcze Pierwszy są? odcinek był o poszukiwaniu miejsca kultu Prusów. Tak, to był odcinek pierwszy, mało komercyjny, ale ciekawy myślę, ponieważ, niszowy. niszowy, ponieważ też w książkach jeszcze XIX-wiecznych, 18-20-wiecznych z początku, były właśnie były właśnie zmianki na temat przekazów ustnych, że wzgórze koło plewa noszące nazwę Portotejek było dawnym miejscem kultu I to gdzieś tam się temat powiela właśnie i u Szmita, i u Artura Semrał, czyli niemieckich badaczy, historyków, którzy jeszcze rozmawiali z ludźmi, którzy mieszkali tutaj od dziada po dziada w tych miejscach. Czyli mieli taką wiedzę z czerpaną tak, tak jest, ze świata, tak jest. od ludzi. I też właśnie w różnych artykułach historycznych, już jak stricte naukowych, mm -hmm. też właśnie te nazwy były wymieniane tak? Mm -hmm. na ziemi szczumskiej, gdzie właśnie miejsca kultu, czy miejsca osadnicze. I to miejsce było też tam podkreślane, więc warto było je namierzyć. Bo ona występuje w literaturze, ale też nie było do końca namierzone. Mm -hmm. Więc no, dzięki właśnie tam wskazówek Artura Sebrau, który właśnie pisze o tym, że idąc drogą z kierunku aplewa do kierunku kalwy, w ten właśnie rejon, mija się właśnie w górze Porto Tejek, częściowo zarośnięte. Tak? Dzisiaj już nie ma tej drogi. Aha, Ale, Ale studiując właśnie mapy jeszcze z tamtego czasu, czyli mm -hmm. z początku lat dwudziestych, dokładnie widać, że był przejazd. Właśnie mm -hmm. zaplewała się w kierunku tam tych rejonów, już, nie do końca nazwy, tej miejscowości, ale nieistotne to jest. Okazało się, że rzeczywiście to wzgórze jeszcze było prościęte po dziś dzień. Okay. Ten żywostan się utrzymuje. I wszystko, cała odległość właśnie, też właśnie. O tym jeszcze pisał Henryk Gruniewicz w swojej bardzo dobrej książce Toponimia Powiśla Gdańskiego. Mm -hmm. Też właśnie opisuje to miejsce. I podaje wysokości. Udało ci się tam tak, dotrzeć. Tak, więc udało się dotrzeć do tego <laughs> miejsca. To jest naprawdę to miejsce. Tam jest teraz pole ale jest z tego widok fenomenalny na całą okolicę. Więc no jeżeli to było miejsce kultu, to rzeczywiście... Ma to sens. Podałeś właśnie jeden z, z przykładów, jak wykrzykujesz te miejsca, bo dla mnie to jest niesłychane, że no, to są miejsca niewidoczne. To trzeba... W, jak, w, jak, w jaki sposób wybierasz miejsca, które odwiedzisz i czy jest jakiś sposób, w który taki zwykły, typowy turysta mógłby zrobić to samo, co ty? Czyli z, coś znaleźć, czego nie ma, bądź coś znaleźć, o czym wie... Grono osób, historyków, ale nie do końca jakby mieszkańcy. Turysta to by byłoby, myślę, trochę ciężko. Tury, turysty. Chyba, że turysta przygotowany, taki świadomy. Albo, albo obejrzy sobie tak. właśnie Twoje firmy na. Turysta na, na, na świadomy, YouTube. który rzeczywiście, na przykład, załóżmy tak, jeździ po miejscach kultu Prusów, to myślę, że po prostu by sobie z tym poradził, tak, ale tak. to trzeba by po prostu mieć już świadomość, wiedzę i być trochę przygotowanym. Mhm. Jeżeli chodzi o, turyst, o turystykę taką samodzielną jak gdyby nie. Mhm. Ale już gdyby korzystał ze wskazówek, czyli ty zrobiłeś tą najcięższą mhm. jakby część pracy, tak? Bo już znalazłeś, namierzyłeś, opisałeś, pokazałeś w filmie, już robi się łatwiej. Oczywiście. A na czym taka praca polega? Przede wszystkim no, trzeba zrobić tutaj, znaleźć tak bazę tak źródłową przede wszystkim. Mhm. I trzeba też, no, wyeliminować. I to I nie, nie są jeszcze. źródła pewnie, które są w Empiku na półce. Nie, nie, nie. Na, na, szczę na szczęście właśnie sporo, sporo archiwaliów jest teraz dostępnych online. W mm -hmm. PDF-ach. To jest teraz skarb. Jak jeszcze były na studiach na przykład, to, to było niemożliwe, tak? Żeby gdzieś tam coś dostać na przykład z archiwaliów niemieckich, tak? Z tamtejszych uczelni bądź archiwów, tak? Czy skandynawskich. A dzisiaj z kolei sporo właśnie uczelni wystawia swoje mapy, tak? Czy artykuły, czy nawet całe książki w PDF-ach do pobrania. A to, trzeba, to trzeba wejść na stronę tego, tego uniwersytetu, tej, tej uczelni, czy to w, tak. ra, w ramach tej otwartej biblioteki pionier i. Znaczy, można y, szukać na stronie, ale też często po prostu, jeżeli jest jakiś temat, który mnie interesuje, tak po prostu sobie googluję, tak, mm -hmm. wpisuję po polsku, po niemiecku, tak, jakieś I słówka, To Kluczowe słówka, bądź tam klucz... piszę PDF. W tym momencie patrzę, mam książkę, tak, całą, którą się zadałem, tylko z przypisu. jest jest cały skan, tak, łącznie jest okładką ze wszystkim. Czyli to jest już też, te, dzisiaj jesteśmy w, my w takich czasach, że też jakby to jest łatwiejsze i, i dotarcie do tych informacji. Ja sobie tak myślę, że to też może oznaczać, że w najbliższych latach może czekać nas taka nowa jakby fala odkryć, czy też odkryć takich miejsc, mhm. y, gdzie tacy pasjonaci jak ty, ale też osoby, które ciebie śledzą i które też na swoją, na własną rękę poszukują tych informacji, y, wniosą nowy, nowy wkład zupełnie w, w, te, oby, w te okolice, tak które było. znamy. Na przykład też często jest tak, że dostaję jakieś zdjęcia od ludzi, wysyłają mi, panie Piotrze, co to może być, albo to znalazłem, Ta, da, mhm. dalej, nie? Jest jakiś głaz, tak? Czy no głaz, na, czy na przykład na co, na co coś ja patrzę. na polu w znaleźli, tak? Co to jest? No. Diabelski kamień. A też jest. A też jest. Też jest. Dużo tych diabelskich kamieni, mhm. czasami się można spotkać. Ale rzeczywiście jest u nas w kątkach, to ciekawe, ostatnio nawet go zabrali. I mieszkańcy właśnie dworów w kątkach zdobyli mój numer telefonu i do mnie zadzwonili, prosili o interwencję. I udało się uruchomić bo tam właśnie starosta, pomógł swoje wsparcie. Mieszkań, mieszkańcy zrobili według wskazówek, byli na policji, temat zgłosili wszystko i kamień zostały oddany. Na, na Twoim kanale pojawiła się bardzo fajna relacja z, z góry zamkowej. I e, mhm. wczoraj, wczoraj to oglądaliśmy i ja mam takie znowu pytanie: szczapy. Jestem typowym turystą, jadę sobie drogą i widzę jakąś górkę. Świetna nasanki. Co pierwsze, jakby myśl. I teraz, w jaki sposób ja musiałbym posiąść jakąś wiedzę? czy Co powinienem wiedzieć, żeby wiedzieć, że to nie jest górka nasanki, tylko to jest dawne grodzisko? Czy to się da jakoś rozpoznać, tak w terenie, że jedziesz, widzisz, to nie jest zwykła górka? Myślę, że da się. Mhm. Da, się. da się. Często jest tak, że te grodziska, które są gdyby często wkomponowane w inne wzgórza, są, mają inną budowę. Mm -hmm. Są pagórki leśne, a to z kolei po prostu widać, że jest idealnie zarys, tak, że coś po prostu no, nie jest naturalne, nie, jest płynnie, nie przychodzi płynnie w krajobraz, tylko po prostu jest jak gdyby, takie wbite w to miejsce troszkę sztucznie. Zawsze jest coś, co może być no, rozwiązane ręką, ręką ludzką. Albo na przykład, Chociaż... A jakieś wybrzuszenia w postaci takiej, że na przykład, o tutaj mogły być wały obronne. Na przykład. To trochę, czasami też, no, natura po ta rzeczywiście to wygląda jak rodzisko. Ale jeżeli ktoś już no, trochę tak czyta, tak interesuje się, ogląda, to mniej więcej jest w stanie gdzieś osobiście, samodzielnie zweryfikować, że coś tutaj rzeczywiście może być na rzeczy. Tych odcinków nagrałeś już tyle, że właściwie teraz zaczyna się druga seria, bo pierwsza mhm. seria miała 10 odcinków, tak? Czy 11, dobrze pamiętam? 12. 12. 12. 12. I teraz już nagrywacie drugą serię, czy tych tak. miejsc jest naprawdę sporo. A powiedz, jaki jest taki twoje, twój ulubiony odcinek? Albo taki, który cię zaskoczył, albo taki, który najbardziej właśnie... Albo taki, tam. który nagrasz. <grym grym grym> Muszę <grym> pomyśleć. Na pewno ten pierwszy, nie? To zawsze jest... Mm -hmm. Tym bardziej, że nie jest jakoś... O tych grodziskach w o, o miejscu kultu tak. proszę. Tak? I też właśnie mm -hmm. było grodzisko w Kalwie przy okazji mówiliśmy, mm -hmm. także dobrze mówisz. Znaczy to był ten pierwszy, taki wiadomo, bo też nie gdyby, no nie czułem się nigdy, nigdy tak youtuberem, że będę. To nie był mój plan w ogóle. Cią mm -hmm. pandemia sprawdziła, że <grym> uruchomiłem jakoś tam... Szufladkę w, w mózgu, i też Piotr trochę mnie do tego podkręcił. Mój kolega, właśnie, jest wspólnik tego całego cyklu. są też świetny montażysta, grafik, to zresztą widać w filmach. No i to chyba ten pierwszy odcinek, chociaż dalej jeszcze też nawet o tej wieży ciśnień, ponieważ mm -hmm. mieszkam koło tej wieży ciśnień już ponad 40 lat, tak. W sztumie. <gry> tak, a mm -hmm. nigdy nie byłem w środku. I to się okay. okazuje, że e, kiedy ten odcinek kręciliśmy, wchodziliśmy do tej wieży też pierwszy raz, nie wiedziałem, co tam będzie kompletnie. Mm -hmm. Tylko, tylko, tylko nas tam właśnie wodociągi wyraziły zgodę, że bardzo chętnie trwali gościa z kluczami, nas tam wpuścili. Okazało się, wchodzimy, a to taka prosta, żelibna drabinka... Nie wiem, z 15 metrów do góry. Żadnych, żadnych schodów i proszę się wdrapywać. No, trzeba było się spiąć, nie? Kuj <laughs> dla idei, nie? Wchodziliśmy na samą górę właściwie. Fajnie fajnie ta scena wygląda, w którym jesteś między ścianą tak. wieży, a ścianą zbiornika. Tak. Tam, tam na prawie w ogóle nie było mhm. chyba miejsca, prawda? Tam, tam może jeszcze można to... było wejść wyżej, ponieważ jeszcze była drabinka na samym zbiorniku. Mm -hmm. Tylko taka już bardzo chybotliwa, chybotliwa i było bardzo wąsko, więc tym sposób ze sprzętem z kamerą, powiedział, że nie, nie, nie. Także słuchaczu, słuchaczko, nasza, nasi drodzy, jeżeli chcecie zobaczyć, jak Piotr Podlewski wspina się po metalowej drabince w środku, uwaga, działającej, wie, że ciśnień w sztumie, to koniecznie musisz zajrzeć na jego kanał na YouTube Penetrację po Powiślu, i tam właśnie ten odcinek jest dostępny. Ja przyznam, że najbardziej to czekałam. Na ten moment, kiedy ty tak stałeś przed tą wieżą, opowiadałeś, mówię, no wejdź do środko, pokaż, jak jest w środku, bo to no. zawsze ludzi interesuje najbardziej. Tak gdzie jest, nie można no. wejść, to się najbardziej interesuje. Tym bardziej, że w Sztumie mało kto tam był, bo mm -hmm. to jest tak czyn na cały czas, tak? To jest temat wodociągów mm -hmm. i nie ma tam wejścia, od tak sobie. A poza tym tam jeszcze jest taka fajna scena, kiedy jest pokazana pocztówka stara, taka jeszcze Aha. z czasów y, chyba niemieckich, tak? Tak, tak? tak, tak, I ja byłam też y, w szoku, że ten ogólnie ta wieża i ten teren był. Świetnie zagospodarowane. To w ogóle wyglądało jak no, jakby to był fragment jakiegoś ogrodu czy mhm. parku i w środku ta wieża taka jeszcze, no, no powiedzmy w takim lepszym stanie niż wygląda dzisiaj, mhm. ale i tak sobie myślę, no ładnie, nie? Teraz już tak trochę te miejsca mimo wszystko troszkę, są zaniedbane. Troszkę zarosło i też tam no, to miejsce było właściwie do tej pory, że czasami jeszcze jest takie miejsce z chadzek. Gdzieś tam mm -hmm. lubiących pić, jakieś tam trunki, tanie. Zresztą widać, jest pomazana, tak, tak tam kapselki tak. leżą, chociaż z tyłu jest cmentarz. Tak, jest... i taki fra... I ruiny kaplicy, Ta, chyba Kaplicy grzebalnej, grzebalnej rodziny tam von Philipsen. I od tej wieży od takie schody kamienne. Tego może nie było widać na filmie, albo widać na pocztówce. Kamienne schody, one są cały czas jeszcze zachowane. A powiedz, właśnie te kolejne odcinki, możesz zdradzić już, tak. co tam planujesz, i tutaj jeszcze spoiler tak. taki zróbmy <laughs> dla naszych słuchaczy. Jest, jestem tutaj. W... Miłym nastroju, raz, że u Was tutaj goszczę, a drugi to jest to, że jutro właśnie jedziemy na plan zdjęciowy, że tak powiem, raz drugi już kręcić kolejny sezon naszych, mm -hmm. naszego cyklu, ponieważ sezon pierwszy dotyczył tutaj właśnie takich rejonów, jak właśnie o tym mówiliśmy, tak po Powiślu jeździliśmy tej dworki. Były też również straje dolno, tak, czy Biały Dwór, opisywane miejsca batalisty, batali, właśnie bitwy, tak, pod również omówiliśmy. Kolej, jak wspomniałaś, tak. Były też płyty nagrobne w, w szlacheckie jeszcze, w Kościele, w Sumiejach, też temat bardzo, myślę, ciekawy. A teraz z kolei stwierdziłem, że polecimy trochę w innym kierunku. Wakacje będzie przerwa mm -hmm. w emisji odcinków, ale już pracujemy, ponieważ kręcimy legendy Dolnego Powiśla. O, Razem proszę. z teatrem czy napięć. Czyli to już tak będzie na bogato. Będzie na bogato, i temat jest taki, że kręcimy sześć odcinków. Dostaje właśnie, grant finansowy od Marszałka Województwa, stypendium kulturalne i też od starosty naszego powiatu szóstego, stypendium kulturalne na, na tę właśnie działalność. I kręcimy sześć odcinków, i będziemy czyli ogólnie jeździmy do miejsc, których dana legenda. Rzeczywiście zadziała się, że tak powiem. Okej, czyli legendy, czyli legendy dalnego powiesia to są legendy, które były opowiadane na danym obszarze, tak? W danej, nie wsi albo w danym regionie. przez jeszcze historyków niemieckich, etnografów tak opisane, bądź spisane. Jeszcze w XIX wieku, czy na przykład XX wieku. Czyli znowu masz materiał. Mam materiał. Taki już historyczny mam materiał, mam też aktorów, też na pięć też świetni ludzie, przyjaźni się już. Czyli będą misjonizacje. Jakiś czas? Tak, Będzie tak. pokazana ta legenda tak, w praktyce? Tak, właśnie o to chodzi. Że będzie po... opowiedziana, czyli film będzie opowiedzeniem tej legendy. Tak, że jeżeli mm -hmm. kręcimy legendę o czarnej damie z Czarnego Jeziora, mm -hmm. to jedziemy na Czarne Jezioro, aktorzy tę całą legendę przedstawiają w tym właśnie miejscu. Jeżeli kręcimy odcinek tak o e, kamieniu diabelskim w Kątkach, mm -hmm. to byliśmy w Kątkach już, tak? Tam, gdzie jest ten kamień, gdzie jest cały majątek, stras i tam właśnie kiedyś z diabłem i chłopem. No właśnie, a te legendy, powiedz, y, mnie to zawsze tak zastanawia, farpuje, bo, le bo legenda zazwyczaj jest y, jakimś taką opowieścią, ale tkwi w niej ziarnko prawdy, prawda? To nie jest tak, że to są bajki jakieś takie, które ktoś wymyślił, mhm. tylko one mają jakiś taki swój cel, one mają czemuś służyć i czy ty znasz jakąś taką legendę, o której mógłbyś opowiedzieć, ale właśnie z czego ona wynika, że właśnie ten bohater zachował się tak i tak? Jest legenda y, pod tytułem Wzgórze Umarłych. Tak, mm -hmm. to, jest, to wzgórze nadal istnieje, to jest rejon dzisiejszego Kwizna, To teraz stoją domki rodzinne. No z I, to, to, I to jest tak, że tam był kiedyś cmentarz. Rzeczywiście, szukałem starych map i tam rzeczywiście są krzyżyki, czyli był cmentarz w tym miejscu. Tam jest teraz, stoją domy, ale samo to miejsce jest takim mini parkiem między domami. Czyli jak gdyby to jest miejsce, miejsce pochówku i chyba tam po prostu miasto tego pilnuje, żeby tam domy nie powstawały. I tam właśnie, według legendy, tam właśnie byli grzebani żołnierze szwedcy, francuscy. I tam pewien pan chciał postawić sobie dom i nie mógł skończyć. Co tam się działy rzeczy różne w tym, w tym domu, tak? I w końcu odpuścił, tak? Powiem w dużym w skrócie. I tu właśnie w tych legendach tu będzie moja rola w tym wszystkim, mhm. że każdą legendę będę ja otwierał. Mhm. Przez 3-4 minutki po prostu będę mówił o kontekście historycznym bądź etnograficznym tej legendy. To nie była tylko sama bajeczka. Czyli ona jest osadzona w jakimś tak. konkretnym miejscu, czasie tak, i zwyczajach społecznych. Jeżeli będziemy właśnie kręcili właśnie jutro przeklęta karczma mm -hmm. w, nowym, w nowym targu, mm -hmm. po prostu będę mówił, czym były kiedyś karczmy, tak? tak. Historia to właśnie w nowym targu i tak dalej, a potem przejdziemy płynnie do legendy. Czyli gdyby, no, jestem historykiem, jest ten kontekst historyczny zachowam oczywiście, ponieważ legenda tak, to jest powiastka ludowa. Mm -hmm. Po prostu ludzie wtedy nie, nie pisali, tak, nie czytali za bardzo, więc to potem przechodziło tak, przez pokolenia, i była cała fabułka kosmiczna powstawała do tego wszystkiego. Więc, ja gdyby, moja rola jest taka, że będę na samym początku mówił ten kontekst historyczny, tak, czy kulturowy tego miejsca a potem legenda będzie już sobie żyła swoim życiem, będzie pokazywana przez aktorów. Czy twoim zdaniem te legendy Dolnego Powiśla, tak. one mają jakiś taki wspólny albo charakterystyczny wyróżnik w stosunku do innych legend opowiadanych Oczywiście. w innych częściach Polski? Oczywiście, bo tych właśnie kamieni dybarewskich jest sporo, nawet tu na mhm. Kaszubach, czy na kociewi już są kamienie dybarewskie, tak, jedziemy w górę, mamy też kamienie Tak, czy jakieś właśnie tematy karcz, tak, czy... Młynów, gdzie to, się tak, to się tak, powtarza, to się powtarza jakby w różnych podaniach, tak Jest w różnych tego, regionach Polski. Nawet polskich. właśnie te mm -hmm. tak, góry umarłych, to są mm -hmm. tematy, które można znaleźć dziesiątki w mm -hmm. Polsce. To czym te powiślańskie będą takie się różnić? Właściwie to niczym. Tylko będą tyle, tyle, że są nasze. Czyli to też pokazuje, to też pokazuje są, że. są nasze, są, są stąd. Czyli I... to też pokazuje, że ludzie po prostu na pewnym etapie jakby opowiadają sobie te same historie, nie? Tak, chociaż czyli... na, na przykład legenda o tej właśnie przekrętej karczmie, to już bazuje na legendzie takiej opowieści, że mm. tam właściciele potrafili tak y, ukazać, właśnie podróżnych, a nawet mordować. Ty okay. właśnie, właśnie też w Lisaków Zdańska na przykład. Okay. To jest legendie. Ile jest tym prawdy? Nie wiemy, może po prostu jakieś tam było małżeństwo psychopatyczne. To mi, się przypomina, to mi się przypomina od razu legenda o złym mięsie na kocie. I na przykład jest, jest, jeszcze jest tak, że w tym miejscu cały czas jeszcze widać fundamenty tej karczmy. I co więcej, hmm. w legendzie właśnie jest to, że to pili ludzi w uroczysku z tyłu. Ono cały czas jest to uroczysko. A może też okay. jest wersja powiślańska legendy o złym mięsie, bo jest taka miejscowość, złe mięso na Kociewiu jest, jest, i tam jest, jest a... też legenda o karczmie no i złym karczmarzu, do którego przychodzili turyści, wchodzili i wchodzili i wchodzili, ale nigdy nie wychodzili. Aha. Dlaczego? Bo karczmarz przygotowywał z turystów pokarmy dla innych turystów. No proszę, jeszcze lepszy. <laughs> <laughs> jest <Jeszcze> lepszy. <laughs> Naszego przebił. <laughs> A myślisz, że, a myślisz, że te legendy, no bo to znowu jest taki, rozpoczynasz, znowu otwierasz pewną furtkę, Aha. tak? Bo owszem, te legendy są gdzieś w książkach, w dokumentach, ale ty wydobywasz je na światło dzienne i pokazujesz, zakładam, tak sobie wyobrażam, że to będzie pokazane w taki bardzo fajny, przystępny sposób i dla dorosłych, i dla dzieci. Czy tu znowu możemy gdzieś tam myśleć o tym, że to też może mieć taki turystyczny taki wątek, czyli znowu jedziemy na Powiśle, to nie tylko zwiedzamy krzyżackie zamki, nie tylko wiemy, że to są grodziska i pruskie, i słowiańskie, i dawne grody krzyżackie, że mamy tą Pradolinę Wisły, ale znowu dokładamy kolejny element układanki, legendy. Tak Znowu mamy, za, znowu mamy czego szukać, znowu mamy za czym jeździć, znowu mamy coś ciekawego, co nas mhm. zainteresuje na powieślu. Ja ogólnie jestem ideowcem dużym i jak patrzę na, na, na kaszuby, tak, tam działają prężnie, jeżeli chodzi o ich kulturę, region, język, strój, obyczaje. U nas tego nie ma. Ale to też właśnie wynikało z historii, tak. 1945 piąty, następują przesiedlenia ludności, akcja Wisła, u nas była też silna ludność przyjechała z kresów, tak, Łemkowie między innymi z Polski, z Mazowsza, tak, i tak dalej, więc jak gdyby tutaj nastąpiła duża wina ludności. Czyli powiedzmy sobie, czyli przed 1945 rokiem, przed zakończeniem II wojny światowej, tak naprawdę po Wiśle było niemieckie, możemy no, znaczy, tak powiedzieć? Znaczy było, Mieszkali Polacy tam też? Tak, było... było, było ale było. państwo niemieckie? No tak, to było państwo niemieckie w tamtym czasie jeszcze, przez, chociaż to właśnie było takie pogranicze, tak, i tam mieszkało też, no rzeczywiście tak, te poszczególne tak, dwory ziemiańskie, tak, do niemieckich, sierakowskich, tak. Także język polski mieszał się z językiem niemieckim bardzo, bardzo mocno. To było, to było takie na no, przez potem, właśnie przez Wisłę, tak? już było pomoże dańskie, mm -hmm. polskie w czasach między, międzywojennych. I to no, rzeczywiście, rzeczywiście był Tygiel, tak? Byli jeszcze tak Holendrzy, tak? No, Nici, Żydzi. A potem po 1945 wszystko się zmieniło, tak? Ludność lokalna uciekła przed wojskami sowieckimi. A z kolei tak potem to właściwie przybyła ludność już napływowa i to co było prędzej, tak, opowieści, legendy tak dalej, czy nawet historia, no trzeba było wszystko od nowa stawiać. Mm -hmm. Czyli my na tak naprawdę jak ty jak szukasz tak, tych wszystkich wątków historii i tak dalej czy patrzysz na to pod kątem takim a bo to było niemieckie a to było polskie a to było słowiańskie a to pruskie i tak dalej czy ty jakby oceniasz to pod tym kątem czy raczej patrzysz na to wszystko że to było stąd z powiśla nieważne czy opowiadali to sobie ludzie we wsi polskiej mm -hmm. czy we wsi niemieckiej jak, jak ty do tego podchodzisz The jak właśnie mówisz, tak? Jestem jeszcze, jedną no, historykiem, że tak powiem, młodszego pokolenia. było <noise> tam, że już mam ileś tam lat, to jednak, to jednak, to jednak chyba już nie mam takiej naleciałości jeszcze komunistycznej, tak? Mm. Nie wiadomo, jak uczono historii, tak? jeżeli chodzi o nasze rejony, tak? Prus, wschodnich, zachodnich. Po prostu mnie fascynuje historia naszego, mojego regionu yy, od postaw, tak? Czasy pruskie, krzyżackie, tak? Prusy królewskie, tak? Potem właśnie czasy zaborów. Chociaż u nas, jeżdżąc po mojej okolicy, mamy tu wokół sztumu ponad 30 dworów, tak? Tam mieszkała i szlachta polska, i też obok niemiecka. Tak? A często właśnie było tak, że były takie komentarze, pytałem się, już byłem mniejszy: A czy to jest ten dworek? A to niemieckie, nie? No to już niezgodne nie uwagi. A właśnie okazuje się, że no to jednak jest ta, ten wielki tygiel tutaj kulturowy. I do tego mus, ta, ta, trzeba podchodzić. I to też momencie. część jest naszej historii, tak właśnie, naprawdę. Toż, bo teraz... właśnie, znaczy, może nie tożsamości, tak, bo moja rodzina pochodzi akurat z Kujaw tak, i z Kociewia bardziej. Potem się tam zaczęli spotykać po 45. wszyscy, ale rzeczywiście, żeby tą historię odtworzyć, to co było jak najbardziej, ponieważ jak mówiłem, tak naokoło to, to mamy tak uniwerki, tak, Olsztyn, UMK, Gdańsk, tak, są Kaszuby, działa to wszystko prężnie, a z kolei to powieść, jest takie, no jeszcze, jeszcze, jeszcze potrzebuje troszkę, troszkę wydobycia Myślę, siebie. Myślę, że poruszyłeś ciekawy temat, bo co, co powinno być... A co jest częścią naszej tożsamości. Bo my rozmawiamy tutaj o historii, o tym, co było, i mam wrażenie, bo odniosłeś się do, do tego, co się działo za czasów komunistycznych, w których za wszelką cenę zawsze i wszędzie podkreślano polskość uh -huh. wszystkiego. I naciągano w, w, w moim odczuciu pewne Oczywiście. fakty, tak? że jeżeli była, jeżeli była taka sytuacja, że była mniejszość polska, a większość była niemiecka. No to, jakby pomijamy fakty związane z większością niemiecką, a uwypuklamy te rzeczy związane z polskością, z sukcesami, z, z, z rolą, właśnie tej polskości. I w ten sposób właśnie działa ta propaganda yy, komunistyczna. Tak, dobrze to uło, rozumiem. Więcej. No właśnie, no i teraz jakby um, budując turystykę w regionie, czy budując edukację, to co robisz na, na kanale, na YouTubie, to w jaki sposób mieszkańcy. Powinni podchodzić do historii i do, 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 do tych właśnie miejsc, bo, bo mówimy o tożsamości, to zapowiedź, jakby my, my tu przyjechaliśmy po 45 roku, zabraliśmy pewne rzeczy z, z Małopolski, z, z Kresów i to jest nasza jakby historyczna tak. tożsamość, tak? No ale jednak y, chyba albo bądź, albo czy, czy powinniśmy ją budować o miejsca. Nie? O miejsca, w którym jesteśmy osadzeni w tym momencie, w których mieszkamy. Tym bardziej, że przecież też wielu lud... no została ta ludność autochtoniczna. To nie jest tak, tak że w... tak w ogóle, już, że wszyscy. Już tak? Większość już nie żyje teraz, mm -hmm. tak co chwilę patrzę na aklecy na mieście, że już odchodzą ci dawni mieszkańcy sztumu. Bo to właśnie jest to nie. Teoretycznie ja mieszkam tak w sztumie. Urodziłem się w sztumie, więc to jest mój tren, tak? Mm -hmm. Moi dziadkowie to właściwie przybyli na te treny. Więc teraz moja tak ojcowizna, tak, to są kujawy, ale tam może byłem przejazdem parę razy. Mm. Tylko. Więc, więc teraz co mam jechać tam i czuć się też u siebie? No to chyba sensu, tak? Skoro właściwie urodziłem się w sztumie. I to jest mój taki rejon, w którym właściwie oddycham. Czyli ciebie interesuje historia sztumu i okolicy, tego, co było tu wcześniej, mm -hmm. mimo że o, 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 twoi o, o, przodkowie skądś tutaj po o, prostu oczywiście. Myślę myślę, że to właściwie już nasze pokolenie tak spokojnie może budować tutaj swoją tożsamość, tak. Starsze jeszcze miało ten problem. Mhm. Pamiętało już tak, jest nie przykład tak, dziadkowie, że dorastali gdzie indziej, tak? Mhm. A z kolei myślę, że już nasze roczniki są stąd, tak? My właściwie tutaj na nowo tę ziemię odbudowujemy, budujemy. Nie mamy takiej blokady, żeby dowiadywać mhm. się po prostu, co było wcześniej, nawet jeśli ta historia była trudna albo była taka no, zawikłana, tak? Powiem tak? jeszcze więcej. Miałem przyjemność kilkanaście razy y, być w obwodzie kaliningradzkim, tak, dawne Prusy Wschodnie przecież, tak, Königsberg, Królewiec. No właśnie, bo powiedzmy Królewiec to jest dzisiejszy Kaliningrad. No, no dokładnie, tak, dawne plusy Wschodnie, te wszystkie miasta, tak, dzisiejsze tam... Y, Dawny Instenburg, tak, Wielki Węzeł kolejowy, czy w miasta królortowe, akurat tam właśnie jeździliśmy z koncertami, więc miałem przyjemność jeszcze obejrzeć sobie poszczególne miasteczka, które oczywiście są identyczne jak nasze, znaczy identyczne. No, mają też te kościoły gotyckie, te domy z Buru polskiego, tak, secesja też tam gości. Wiadomo, tak, że tam jest biedniej, jest ubożej, tak, jednak tam mają trochę inną gospodarkę i politykę też historyczną. To zauważyłem, ciekawego, że takie o wodzie kajeni na dawnych zamkach pokrzyżackich, bo tam jest sporo tych ruin jeszcze zachowanych. Tam na przykład młodzi Rosjanie rekonstruują zakon krzyżacki. To jest ciekawe, gdzie przez długi, długi czas tak to był temat kompletnie nieosięgalny, nie, nie tak niemożliwy wręcz, tak hmm. A teraz młodzi ludzie rekonstruują tam zakon krzyżacki. Ros czyli wracają, Ros czyli też Rosjanie. wracają do tego, tak, co właśnie. tam było wcześniej. Chodzimy do szkoły na przykład, oglądamy sobie szkołę. A tam jest sala tradycji pamięci. Mają tam jakieś jeszcze dokumenty, mapy, jakąś ceramikę właśnie tutaj właśnie jeszcze to właśnie Prusy wschodnie y, mm. opisywane, czarny orzeł gdzieś tam wisi i tak dalej. Czyli jak gdyby to, to jest to samo właśnie. Oni są stąd, to się urodzili, więc trzeba po prostu szukać, tak? Mam wrażenie, że u nas pomału ten trend też się zaczyna. W sensie myślę, że, myślę, że u, nas, taki... u nas już jest trochę napędzony ten, mm -hmm. ten trend że już jednak do tych materiałów i źródeł można mhm. łatwiej dotrzeć i, i pomału, pomału to się Nawet zmienia, patrząc... chociaż, chociaż mam wrażenie, że no my się jeszcze spotykamy mhm. z takimi e, właśnie pewnymi blokadami, tak? Albo, że a, bo to po co o tym pisać, po co o tym mówić, a mhm. na, to, na to grant nie dostaniesz pieniędzy na przykład w grancie, bo na niemiecką kulturę nie będziemy tego finansować. Mhm. Wiesz, o co chodzi. Ja może nie piszmy o tym, że to niemieckie, po prostu piszmy o tym, że to historyczne jest, mhm. że, że, to, że to dawne, że to kiedyś no tak, było, ale tak. pomijmy ten jeden mały jakby ten, 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 ten szczegół. Jeszcze parę lat to się w ogóle wszystko też zmieni. To już widać teraz, że jest trochę inaczej. Powiedziałeś wcześniej, że jesteś idealistą. Bardzo Ide mocno... Ideowcem. Idę owcem, ale myślę, że też marzycielem poniekąd. No takim trochę przyziemnym, ale jestem. Bo chciałam ci zapytać właśnie o to, jak ty byś widział Powiśle w przyszłości. Czego ty byś życzył Powiśle? Czego ty byś chciał dla Powiśla? Nawet biorąc pod uwagę tą twoją działalność, którą prowadzisz, naukową, w szkole, na YouTubie, na Facebooku, w książkach. Czego ty byś chciał? O czym marzysz? Jak ty byś widział tą przyszłość? Pytanie jest ciekawe i trochę trudne oczywiście, Bo gdyby tak działamy w teraźniejszości... Trochę rzeczywiście budując tą przyszłość, tą wizję przyszłości, na pewno y, taką większą świadomość ludzi, tak, młodzieży z tym wszystkim, i jak najwięcej, jak najwięcej y, imprez, lokalnych, y, też miejskich, wiejskich, ale bazujących właśnie coraz bardziej, coraz bardziej na tych miejscach historycznych, kulturowych, nawet na kuchni, tak, bo nawet tutaj u nas w sumie moja koleżanka z pracy, Gosia Michalik, którą też pozdrawiam, napisała fenomenalną książkę Kuchnia Powiśla, właśnie bazując na dawnych przepisach. Mamy też tutaj świetne koła gospodyń wiejskich. Lokalne, mają, mają poszczególne swoje stroje, tak, one nie są historyczne, ale tam już coś się zaczyna dziać, mhm. żeby tu właśnie położyć taki ciężar na tym wszystkim. Mamy zabytki miejsca, tak, szlaki historyczne, tak, ścieżki edu edukacyjne, Wiadomo, że już nie odtworzymy tak dawnego powiśla, bo już nie ma tych ludzi, tak. Nie ma nawet, już, nawet jeszcze, jeszcze była, pamiętam dawniej, pamięt, oto czytałem, że była y, sztumska gwara. Mhm. Ludzie mówili po sztumsku. Inaczej mówili, tego też już nie ma. Już tego się nie odtworzy, tak. Ale możemy budować, y, mając swoją wiedzę, tak, jakieś swoje umiejętności, tak, mieszać to, co było dawniej z tym, co mamy teraz. I jak najwięcej tak imprez właśnie, kulturalnych, historycznych. Dalej. To, o czym mówisz, to też fajnie się wpisuje tak naprawdę w turystykę, uh -huh. bo teraz jest taki trend, też obserwujemy, że coraz więcej osób interesuje się właśnie i turystyką historyczną, kulturową, etnograficzną, i uh -huh. wydaje mi się, nawet to, co mówisz, tak, że coś, co jest widoczne kuchnia, zabytki, jakieś miejsca, wzory cokolwiek to też. Można by to w turystyce wykorzystać i można by, tak ja to widzę przynajmniej, to też to staraliśmy się pokazać w naszym przewodniku o Powiślu, więcej promocji, więcej promocji tak w to, jest. Bo, ma, bo jest z czego budować. Wbrew pozorom takie się wydaje, że Powiśla, a co, a co w ogóle na tym Powiślu zwiedzić mhm. i tak dalej. Okazuje się, że jeżeli to się wydobędzie, pokaże, opisze, przedstawi w ciekawej formie, to na tym Powiślu, no umówmy się, jest co zwiedzać. Jest, oczywiście. Tym bardziej też na, na przykład Malbork, Zamek ma... Coraz fajniejsze imprezy, bo są targi, są takie jarmarki, tak, na przykład rękodzieła, tak, czy, czy tak minerałów na przykład, tak? Staroci, jest tego coraz więcej, coraz więcej. I to jest też dobry kierunek. Teraz na przykład też targi powoli wracają do małych miast. Jest teraz ten przepis, tak, ustawa weszła, tak? że to jest też fajny punkt na przykład, że tylko rolnicy mogą swoje i to też można podbić dobrze. Bo to widzę właśnie tak, no to powieśle, taki budynek, tak? Zabytkowy, już lekka ruina ale dobrze obudowany tak już takimi no, nowszymi, nowszymi motywami, tak, które z którego starają w tym momencie. Super. I tego będziemy życzyć dla Powiśla. Będziemy tutaj wspólnie, myślę, działać. Życzymy nowej elewacji nowej... dla Powiśla. O, o właśnie. Piotrze, Świetnie. no myślę, że ty możesz tutaj śmiało się zadeklarować, że będziesz dalej prowadził tą swoją działalność pewnie i na YouTubie może jakaś nowa książka w przyszłości, kto wie? Kto wie, kto wie. A my gorąco zachęcamy ciebie, drogi słuchaczu, droga słuchaczko, do tego, żeby właśnie zainteresować się i zaplanować sobie pobyt na Powiślu. Ale przede wszystkim zapraszamy cię na kanał do Piotra na YouTubie. Penetrację po Powiślu. Zobaczymy. Może będzie znówienie książki Penetracji wokół sztumu. Również zachęcamy. Myślę, cię. Myślę, że jeszcze będzie. Myślę, że, myśli, że jeszcze będzie. No. Także zachęcamy do poszukiwań. Facebook, na Facebooku, jak Cię znaleźć? Tak samo. Penetrację po Pówiślu. Tak, bądź Piotr Podlewski. Bądź Piotr Podlewski. I jeszcze ciekawostka na koniec. Piotrze, może zaprosisz naszych, naszych słuchaczy na koncert, bo jeszcze o jednej <noise> rzeczy nie powiedzieliśmy, że jesteś też muzykiem. Tak. To jest tak. No, ogólnie już od. 14 roku, roku życia gram na gitarze i cały czas czynnie aktywnie w zespołach. Teraz dwóch, a Bodus oraz X-Projekt. Też koncertujemy, nagramy płyty. Abodus gra muzykę bardziej już rockową. Mamy też te już koncerty w swoim CV. Współpracę właśnie z, z muzykami już z, z kręgu no już znanej muzyki polskiej. Tak? Pan Wagleski, Olaf Dereglasow, Tymon Tymański i tak dalej, Tomasz Lipiński. Od naszymi gośćmi na płytach i również jest X-Projekt, czyli muzyka instrumentalna, taka bardziej już, można powiedzieć, tą historią posiokięta, To jest muzyka, która gdzieś tam sobie oscyluje przez muzykę bizantyjską, właśnie jest płyta, opowieść bizantyjska przez muzykę etniczną i z tym właśnie projektem gramy koncert w niedzielę w Szwalni o godzinie 18. A później również pod koniec sierpnia śledźcie goń, festiwal Czterech Kultur. Właśnie, to jest też mm -hmm. piękny element Powiśla, festiwal Czterech Kultur od muzyki folkowej, ludowej, o muzykę właśnie etniczną, koniec sierpnia, koniec. Czyli Ciebie można szukać na płytkach, żeby cię posłuchać, ale też koncertujecie i tak. e, jeżeli e, nasi słuchacze będą słuchać w przyszłym roku na przykład podcastu, to mogą też was znaleźć twój zespół e, na Facebooku, czy gdzie? gdzie Również e, X projekt oraz amodus Tam jest wszystko. Czy YouTube, czy Facebook, Instagram. Czyli zachęcamy e, ciebie, e, drogi słuchaczu, druga słuchaczka, też do tego, żeby posłuchać muzyki Piotra i znaleźć Piotra w internecie. Dziękuję bardzo. Bardzo się cieszę, że Piotr przyjął nasze zaproszenie i przyjechał do naszego studia na Zielonym Wzgórzu. No nie wiem jak ty Maćku, ale ja nie mogę się już doczekać tego drugiego sezonu na YouTube, na penetrację po powiślu, właśnie o tych legendach powiślańskich, bo, bo wydaje mi się, że to jest ta kolejna warstwa tej cebuli, o której mówiliśmy na samym początku, którą znowu będzie można zdjąć, odkryć, zobaczyć, zwłaszcza, że z tego co Piotr mówił, ma to być taka profesjonalna produkcja już z aktorami, Teatru. Trzymam za niego gorąco kciuki. Ja też nie mogę się doczekać, kiedy po Wiśle będzie bardziej rozpoznawalne turystycznie, kiedy uda się zerwać z tą ładką dzielnicy Warszawy, że to też jest region, region w województwie pomorskim, który warto odkrywać, w którym wiadomo, co jest, wiadomo, jakie są atrakcje. I mam wrażenie, że im więcej takich inicjatyw, jak nasza, jak inicjatywa Piotra, jak inicjatywa, nowych przewodników turystycznych po regionie, jak inicjatywa nowych szlaków turystycznych, które będą wyznaczane w regionie, o których będzie się więcej mówić, to to po Wiśle w pewnym momencie coś tak pyknie. Coś tak cyknie, że a, okej, okay, dobra, jest po Wiśle, jadę, planuję tam wakacje. Ja tego gorąco życzę temu regionowi, bo jest to zwiedzać. A ja jestem bardzo ciekawa. Drogi słuchaczu, droga słuchaczko, czy ty byłeś, byłaś na powiślu? Czy wiesz, co tam jest do zwiedzania? Czy może planujesz wakacje, na przykład z naszym przewodnikiem, ruszaj w drogę na powiśle, zwiedzaj Malbork, Sztum, Kwidzen? Jeśli tak, napisz do mnie Kasia, małpa w i napisz, jakie jest Twoje zdanie. Co myślisz o powiślu i czy wydaje Ci się tak, jak nam, że powiśle ma szansę stać się takim turystycznym regionem? Pamiętaj, że przewodnik Ruszaj w drogę na Powiśle, zwiedzaj Malbork, Sztum, kwidzeń. to darmowy przewodnik, który pobierzesz za darmo w wersji PDF z naszego bloga. Wystarczy, że wejdziesz na artykuł o Malborku, artykuł o Kwidzynie i tam znajdziesz link do pobrania przewodnika PDF. Te przewodniki są też dostępne w informacjach turystycznych w Malborku, w Kwidzynie, w Sztumie i mamy nadzieję, że przez to, że mają te 7 planów wycieczek, 7 dni rozplanowanych, że ruszysz z nimi w drogę i będziesz Poznawać tą turystyczną odsłonę regionu powiśle. A o tych wszystkich miejscach, o których wspominaliśmy w dzisiejszym podcaście, wszystkie linki znajdziesz w notatkach do tego podcastu. Ruszaj w drogę.pl u kości 020. Jak dwudziesty odcinek podcastu? Ruszaj w drogę. Mamy nadzieję, że wyruszysz w drogę na Powiśle, zwiedzisz atrakcje, które opisaliśmy w przewodniku i dotrzesz do miejsc, o których opowiadał dzisiaj Piotr. Życzymy Ci wielu udanych wycieczek po Polsce. Kasia i Maciej Marczewscy. do, do usłyszenia. usłyszenia. I believe in your words of hope, and that all will one day be as one. Cause I believe in a few things. Oh I, I believe in your freedom. Oh I believe in love and